Witam serdecznie na kanale Centurion albo Centurion przedstawia. Z tej strony jestem ja, z tamtej strony jesteście wy. Dzisiaj z uśmiechem to mówię, bo jeden z moich przyjaciół, który ogląda mój kanał, powiedział, że strasznie lubi ten tekst. No więc pozdrawiam ciebie, Arturze. Artur Z. Słuchajcie, dzisiaj unboxing, wiecie już czego, ponieważ ten unboxing to jest taka opcja, że to już jest opisane pod filmem. Tam jest paczka, ona sobie tam leży, zaraz do niej przejdziemy, ale chcę wam coś pokazać i tutaj Jarek, który jest pomocnikiem niezawodnym, jest taki kanał Forestowo. Na tym kanale Forestowo jest Michał i ja sobie subskrybuję od jakiegoś czasu Michała. Pozdrawiam ciebie, Michale, serdecznie. I na Michała kanale pojawił się taki impuls do tego, co już było u mnie w umyśle dawno ukryte, czyli to, żeby nabyć sobie piłę Silky Big Boy 360-10. Tutaj jest o Big Boy 360-7. No i tutaj mamy Michała, który tłumaczy i mówi, jak widzicie, ale zobaczcie, jak zobaczyłem film tego naszego leśnego drucha, to patrzcie, co ta piła robi. Tutaj widzicie, jak Michał pokazuje, jakie naprawdę wielkie konary to tnie. Kawał drzewa do robienia różnych stołków w terenie, podstawek i tak dalej. No, mistrzostwo lasu. Jak widzicie, no piła tnie, mówiąc takim językiem naszym, jak wściekła. No i tutaj kwestia już jest tego, że tak powiem, że człowiek patrzy i chce sobie nabyć. Oczywiście u mnie na kanale też zobaczycie, jak ta piła pracuje. Ja z pił mam cztery, chyba łącznie kupiłem jedną piłę Bachko Laplander, ale tak się spodobała ta piła mojemu druhowi serdecznemu, który no, wpisuje się czasem pod filmami, pod nickiem Dym w oczy. Czasami jest z nami na wyprawie. Pozdrawiam ciebie, kochany braciszku, bo tak do niego się zwracam często. I chciałem, żeby miał radość. Sam sobie kupiłem piłę Silky Gomboy 240, którą dzisiaj celowo mam ze sobą, żeby pokazać wam. To jest ta piła. Jarek, odsuń się na chwilę, bo tym gestem można ją otworzyć. No i to jest ta piła. Ja dzisiaj, słuchajcie, chociaż mam nożyk ze sobą, postanowiłem dla śmiechu zrobić unboxing. Kupiono oczywiście w sklepie Kolba, tak jak Michał, że tak powiem, unboxing piły piłą. Będziemy sprzątali zaraz. Jeszcze nie było unboxingu piłą, słuchajcie. Ale trochę humoru na kanale Centurion nie zaszkodzi. Samej przesyłki, jak widzicie, nie uszkodziłem. Tak to wygląda. Zaznaczam od razu, że nie jestem promotorem sklepu Kolba, ani sklepu, nie wiem, Laplander czy Lamnia. Nikt mi za to nie płaci, nie potrzebuje pieniędzy. Niemniej jednak, gwoli uczciwości zawsze mówię, po prostu kupiłem. Pamiętam, jak kiedyś zamawiałem ostrzałkę Falkniven i tam człowiek akurat wiedział, że ja kanał prowadzę, zaproponował mi tu zniżki jakieś inne. Ja powiedziałem, proszę wybaczyć, wie pan co, ja powiem, że ja u pana w sklepie kupiłem. To był sklep Artemix z Warszawy i tak dalej. Nie potrzebuję na tym zarabiać pieniędzy. A gdzie kupiłem, to nie jest żadna jakaś tam tajemnica.
Nie jest to tak, żeby reklamować, lokować produkt, nazwijmy to tak. Nie jest to takim, żeby zniechęcić do sklepu, ale też i zachęcić, tylko po prostu mówię o faktach. Natomiast co w środku tutaj? Jak widzicie, piła Silky Big Boy. Wygląda tak pięknie, efektownie, nazwijmy to. Tak zapakowana. Tutaj opisy mamy wszystkie fajne. Instrukcja, że są dwa sposoby rozkładania. Ja i to za chwilę powiem, o co chodzi. Chociaż bardzo wielu z Was, którzy macie albo tą piłę, albo oglądaliście na kanale, chociażby nawet już u Michała, to wiecie po prostu, o co chodzi. No ale niech będzie takie już prawdziwe, centurionowe odpudełkowanie. O, takie tutaj efektowne bajery. Jakieś instrukcje, słuchajcie, przeciwpożarowe chyba. Nie, instrukcje. Aha, no to są po prostu rodzaje pił Silky. To na później. Piły Silky są pochodzenia japońskiego, czyli gdzieś tam tradycje samurajskie, takie tam. No co się śmiejesz? No i teraz co? No? 36 cm długości ostrza. Tak wygląda złożona z bliska po odpakowaniu, jak widzicie. O, i teraz cóż, Jarek, odsuń się. Panie, nie chcę. Nie chcę, za długie. No i co będę tradycyjnie rozkładał. Czyli tak, można jedną ręką, można dwoma. Można zrobić tryb rozłożenia w ten sposób, tak? Czyli nie musimy za bardzo się schylać, a piła będzie pracowała. Jest delikatnie rachityczna w stosunku do pił Bachco, które mają o wiele sztywniejszy brzeszczot. Tak wygląda, tak wyglądają napisy i inne takie. No i cóż, zobaczcie, teraz takie, ja to pokażę w lesie, trzeba by tu uciąć, no. Zobaczcie, średnicę wiatraka, widzicie? Średnica wiatraka, przyłóżmy. Drzewo takiej grubości bez problemu zostanie tą piłą ucięte. Na przykład sosna może mieć grubość taką, nie? Jakaś młoda sosna powalona. Proszę uprzejmie. Bez problemu powinno zadziałać. Mamy tutaj na przykład żywiec drój, woda, jakieś grubsze drzewo. Sosny są mniej więcej takie gdzieś. Czyli cóż, co pozostaje, szanowni leśni druhowie? Aha, jeszcze takie porównanie z piłą. W zestawieniu z piłą Gomboy, bo tu jest Big Boy, Gomboy. Jak widzicie, w ten sposób wyglądają. Po złożeniu obie piły wyglądają w ten sposób. Jak widzicie. Wagowo. Powiem tak, że nie pamiętam, ile waży ta piła. Nie pamiętam, ile waży ta piła. Jest lżejsza, że tak powiem, ale ta waży około tam 400 gramów. Możecie sobie tam zobaczyć. Co jedno ciekawe jest w tych piłach, że współpracują z krzesiwem. Ja to na przykład mam jakieś takie dla bajeru ozdobne. Jak widzicie, bez żadnych problemów piła tutaj pracuje z krzesiwem. I tyle. Także to mniej więcej tak wygląda. Dobra. Teraz, zanim to się jeszcze sprzątnie, to kilka słów.
sytuacja, akcja, zapamiętaliście sobie być może, że zaistniała gdzieś tam zainicjowana taka inicjatywa hashtag pasja noże. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że pierwszą zamianowaną osobą był Jacek Lewoń. I tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam Ciebie, szanowny Jacku Lewoniu. Miło dzisiaj dzień zacząłem, bo rozmawiałem sobie rano przez telefon z Jackiem Lewoniem, mam kontakt. Miałem okazję też zamienić kilka słów z Anetką, żoną Jacka. Bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, Anetko. Ale wracając do akcji hashtag pasja noże, Jacek został zamianowany, nominowany, no ale wyjechał, tak wyszło. Deklarował, że wróci 28 września, wrócił, film się pojawił. Znakomity film, muszę powiedzieć, naprawdę dwa razy go obejrzałem, jeszcze pewnie raz to uczynię. Tam szczególnie mi się podobało, jak Jacek pokazywał noże Grzesia, Przątki, NS1, NS2. Z małymi przeróbkami, znakomita postać, znakomity knife maker i jego te, mówię, różne, no przynajmniej to moje zdanie jest, jeżeli ktoś ma odmienne, szanuję. Ale ta akcja równomiernie, równolegle gdzieś tam się toczyła, że w to miejsce był gdzieś zamianowany, nominowany Szokork, aż doszło to do, przeszło przez Jacka Forestmana. Oczywiście pozdrawiam zacnego Szokorka, pozdrawiam Jacka Forestmana. Forestman tam bez większego entuzjazmu powiedział o tym, ale powiedział uczciwie i za to szacunek dla Forestmana, no bo on powiedział, że dla niego nożyk to jest no, narzędzie. Kondor Buszlor zawsze takim symbolem w ten sposób do kamery będzie dla Forestmana jako coś, co nas fajnie łączy. No tu jest brat jego, Kondor Kevlar. Jak będę Kondora Kevlara pokazywał, to też będę myślał o Forestmanie, także to jest taki gest w swoją stronę, drogi Jacku. Natomiast Forestman zamianował kolegę Mariusza outdoorowego, który już na kanale, pamiętam, Forestmana już deklarował, że jego wypowiedź będzie mniej więcej w podobnym tonie i obaj ci leśni druhowie uczciwie po prostu powiedzieli, niejako noże nie jarcają ich, nazwijmy to tak, jak mnie, ale słuchajcie, wrócił Jacek Lewoń i on pokazał, co to jest pasja noże. Oczy mu się świeciły, bardzo miło było mi oglądać. I w międzyczasie doszło do czegoś takiego, że pojawił się też wczoraj lub dzisiaj film Szymka Lesiaka z kanału Leśny Relaks. Szymek zamianował tutaj Sławka z kanału Slava Las. A tak się złożyło, że niezależnie od Szymka nie zmawiali się ze sobą. Jacek Lewoń również poprosił o to Sławka z kanału Slava Las. No i ja, że tak powiem, mogąc tak spiąć te dwie nominacje w jedną, bo to tak wychodzi, też upraszam Ciebie, kochany Sławku z kanału Slava Las. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, przyjacielu, kochany. Opowiedz proszę nam, pasja, noże, czy to jest dla Ciebie pasja, czy to dla Ciebie nie jest pasja. Oprócz tego, że noże są narzędziem, coś fajnego może nam gdzieś tu zechcesz opowiedzieć. Także to tyle mniej więcej by było, co chciałem Wam powiedzieć, pokazać. Jak się obrobię z czasem, to może jeszcze dzisiaj będzie też film gdzieś z lasu, żeby wypróbować piłę Silky Big Boy 360-10. Michałowi z kanału Forestowo bardzo też dziękuję za ten impuls, który już po prostu był takim kamieniem, który uruchomił lawinę moich myśli, że kliknąłem i zamówiłem sobie tą piłę i tyle. No, jeśli Wam się ta piła podoba, żeby ją popatrzeć, jak ona pracuje, to możecie zobaczyć na tym filmie, bo Michał bardzo fajnie to pokazał. Zobaczymy, jak Centurionowi to się uda.
No i to by było, słuchajcie, na tyle, kochani leśni druhowie. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej, zapraszam do użytkowania kanału Centurion oraz kanałów rekomendowanych, o których ja bardzo często wspominam u siebie na filmach. No i cóż, biorąc pod uwagę, że miałem dzisiaj też piękny początek dnia, mogłem porozmawiać sobie znowu po raz kolejny o fajnych sprawach z moim przyjacielem Tomkiem Forysiem, co to niniejszym chcę też pozdrowić Tomka. Chciałbym, Tomku, żebyś się uśmiechał zawsze i żeby dobry duch na tobie spoczywał, jak to zawsze właśnie widzimy w filmach. Pozdrawiam Was wszystkich, dużo dobrego.